Drodzy Państwo, chciałem podsumować bardzo krótko swoją kampanię, którą prowadziłem w Grudziądzu i w całym okręgu 5. Przede wszystkim skoncentrowałem się na naszym mieście, na Grudziądzu, aczkolwiek mając na uwadze to, że bardzo silnie i zżyci jesteśmy z okolicznymi miejscowościami. Tam również byłem obecny, mam na myśli Brodnicę, Łasin, Radzyń Chełmiński, Chełmno. I szanowni Państwo, na początek oczywiście muszę serdecznie wszystkim podziękować za to, że zechcieliście Państwo uczestniczyć w tych wyborach. Skorzystaliście Państwo z przywileju, jakim jest uczestnictwo w wyborach, żeby ocenić aktualnie rządzących, żeby wystawić im świadectwo, pokazać im ewentualne błędy, albo też wskazać zwycięzców, jak to miało miejsce w tychże wyborach. Oczywiście formacja, którą reprezentuje Platforma Obywatelska, z absolutną pokorą przyjęła wyniki wyborów. I oczywiście bardzo dużo można byłoby mówić na temat przyczyn tejże porażki, aczkolwiek 8 lat rządów, które Platforma dzierżyła, to był trudny czas, mając na uwadze, jakie rzeczy, jakie reformy należało przeprowadzić. Oczywiście począwszy od reform emerytalnych, trudnych reform, reform mundurowych. Przypomnę tutaj ograniczenie przywilejów chorobowych dla wszystkich służb mundurowych, a także czas kryzysu, w którym przyszło nam funkcjonować, pozostawiło absolutnie piętno na tymże wyniku wyborczym i na naszej formacji w tychże wyborach. Ale oczywistym faktem jest również to, że niektórzy moi koledzy, którzy reprezentowali formację, na szczęście już tej formacji nie reprezentują, popełnili kardynalne błędy, jakby utracili chyba tak jakby kontakt z rzeczywistością, posuwając się do bardzo płytkich zachowań, czując chyba się absolutnie pewnymi, absolutnie doskonałymi, co oczywiście również daje efekt w tych wyborach. Ja osobiście, bo zwołałem konferencję, chcę powiedzieć o swoich odczuciach, o swoich przemyśleniach, będę bardzo ostry w komentarzach, ponieważ jest po kampanii wyborczej, można odnieść się do stanu faktycznego, można rzeczowo i na chłodno ocenić tą kampanię i przyczyny porażki. Tak jak powiedziałem, uważam, że nie ma miejsca już w Platformie Obywatelskiej na tego typu zachowania. Absolutnie musimy być jak najdalej od tak jakby wielkiego miasta, od wielkiej Warszawy. Musimy skoncentrować się zdecydowanie na problemach zwykłych ludzi. Musimy konsumować ten wzrost gospodarczy, te wszystkie wskaźniki, które do tej pory stały się faktem. Ten produkt krajowy brutto, ten eksport, ten rozwój miast i wsi, te nowe perspektywy finansowe, te 500 miliardów złotych, które mamy do dyspozycji w kolejnej perspektywie finansowej, muszą być racjonalnie wykorzystane w ten sposób, żeby zwykły Polak był beneficjentem tych pieniędzy. Do wyborców przestało już trafiać to, że mamy wspaniałe współczynniki makroekonomiczne, że samorządy się rozwijają, że samorządy inwestują, że starówki miast piększeją, że dzieje się bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Ale jeżeli padają konkretne, proste pytania, dlaczego moja córka, mój syn musi wyjechać za granicę, żeby zarabiać więcej, to tutaj właśnie w tej kadencji musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to zrobić, żeby przekonać z powrotem do siebie ten elektorat, który od nas odszedł w kierunku Nowoczesnej, przede wszystkim w kierunku nawet partii Razem, czy też partii Kukiza. To jest ten podstawowy cel, to jest ten tak zwany rachunek sumienia, który musimy sobie sami sobie na to pytanie odpowiedzieć. Szanowni Państwo, ja odbyłem podczas tej kampanii parlamentarnej bardzo dużo spotkań. Jak Państwo wiecie, uczestniczyłem w wielu spotkaniach, spotykałem się z mieszkańcami w ich domach, jestem zwolennikiem prowadzenia kampanii bezpośredniej, dlatego serdecznie dziękuję wszystkim tym z Państwa, którzy z tak dobrym słowem przyjmowaliście mnie w domach, z którymi Państwo to mogłem podyskutować, czasami o dobrych tematach, czasami o złych tematach, ale uważam, że parlamentarzysta powinien reprezentować wszystkich obywateli, bez względu na to, jakie mają opinie, czy to są opinie pozytywne, czy też negatywne. Dlatego serdecznie dziękuję za konstruktywne rozmowy, za nawet krytyczne uwagi, ponieważ to one powodują to, że można kreatywnie prowadzić dalszą politykę. Można czasami zwrócić uwagę na pewne rzeczy, o których do tej pory by się nie miało pojęcia, albo by się nie zwracało na to uwagi ze szczególnym akcentem. Takich rzeczy było mnóstwo. Tak jak ostatnia konferencja, jeszcze przed wyborami, tak jak Państwo pamiętacie, na temat szkoleń dla pedagogów, a przede wszystkim dla rodziców oraz uczniów odnośnie działań w internecie mających znamiona czynów niedozwolonych w stosunku do dzieci.
tego typu działania, tak jak Państwo pamiętacie, będą podjęte, dlatego też cieszę się, że tego typu kwestie były poruszane. Szanowni Państwo, według nieoficjalnych wyników wyborów uzyskałem w okręgu numer 5 obejmującym obszar Torunia, Włocławka, Grudziądza oraz mniejszych miast z tego rejonu wynik trzeci na liście Platformy Obywatelskiej, uzyskując 10 399 głosów, za co pragnę serdecznie Państwu podziękować. Bardzo dziękuję za to, że obdarzyliście mnie Państwo zaufaniem, że postanowiliście oddać na mnie głos. Mam nadzieję, doceniając tą moją pracę w poprzedniej kadencji, starałem się być z Państwem, starałem się reprezentować interesy mieszkańców naszego miasta oraz regionu jak najlepiej. Dlatego też dziękuję jeszcze raz za to zaufanie, ponieważ tutaj w ósmej kadencji, w kolejnej kadencji Sejmu będę musiał na to zaufanie bardzo mocno pracować, żeby udowodnić Państwu, że Wasz głos nie był stracony. Ale jak Państwo wiecie, bo mnie dobrze znacie, będę tak naprawdę znowu pracował tutaj w regionie, w terenie. Będę z Państwem, będę bardzo blisko samorządu naszego miasta, samorządu województwa, ściśle współpracując z prezydentem Malinowskim, marszałkiem Całbeckim oraz całym zarządem i sejmiku województwa. Trzeci wynik na liście Platformy Obywatelskiej uważam za bardzo dobry wynik. Przypomnę Państwu, w roku 2011, kiedy to po raz pierwszy uzyskałem mandat posła, uzyskałem wynik 7510. Ale to, co pod tym wynikiem 10 400 głosów prawie się kryje, to bardzo duże uznanie mieszkańców Grudziądza. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska jest bodajże jedynym miastem, tutaj pan redaktor mi wczoraj powiedział, nie miałem czasu tego sprawdzić, w województwie kujawsko-pomorskim, które zwyciężyło, tak? Platforma Obywatelska zwyciężyła chyba w Grudziądzu jako jedynym miastem prezydenckim. Zaraz oczywiście będziemy to mogli sprawdzić na podstawie wyników oficjalnych Państwowej Komisji Wyborczej. Uzyskała w Grudziądzu 11 850 głosów, z czego ja sam uzyskałem 8100 kilkadziesiąt głosów. Można więc powiedzieć, że bardzo dużą część głosów oddanych na Platformę Obywatelską było na mnie, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję, mając również na uwadze to, że byłem ostatni na liście, ale mam nadzieję, że mieszkańcy, znaczy jestem przekonany, po wyniku oczywiście, że mieszkańcy Grudziądza nie mieli problemu, żeby mnie na tej liście znaleźć. Jeszcze raz za co serdecznie Państwu pragnę podziękować. No, mając na uwadze to, że będziemy tym razem opozycją, mam nadzieję, że konstruktywną, która będzie już od pierwszego dnia tak naprawdę pracy w nowym parlamencie skrupulatnie badać stan wykonania zapowiedzi wyborczych, to na pewno nie będzie to zadanie proste. Wiadomym jest, że oczywiście prościej, łatwiej trafia się do swojego zaplecza politycznego z prośbą o ustosunkowanie się bądź podjęcie pewnych decyzji. Jednak jestem przekonany, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, zapowiadając, że sam prezes to powiedział, że nie będzie nikt na nikim się mścił, więc powinny trafiać do ministerstw, do polityków najwyższego szczebla argumenty racjonalne. Sprawy o charakterze kluczowym dla nie tylko polityków, ale przede wszystkim dla mieszkańców danego miasta, danej miejscowości, czy też dla danego regionu. Więc wydaje mi się, jestem przekonany co do tego, że będą przeważały wyłącznie argumenty, o czym zapowiedział pan prezes Kaczyński, natomiast nie będzie zemsty jakiejś. Także liczę na to, że jeżeli pomysł bądź też prośba w celu tak jakby przedłożenia pewnego problemu, który będzie miał charakter lokalny, trafi na stolik jakiegoś ministerstwa, będzie rozpatrzona bez względu na barwę polityczną, ale z wiedzą, że robi się to dla mieszkańców danej społeczności. Bardzo się cieszę co do tego, że mamy zgodność co do konieczności powstania tego typu obiektu w Grudziądzu, przypominam, jako pilotażowego. Faktycznie strategia rozwoju województwa, która powstała w 2013 roku, mając na uwadze to, co się wydarzyło w międzyczasie, czyli podział ustawy metropolitalną, tak, i też podział alokacji środków, która z tego tytułu będzie miała miejsce, to są tylko kwestie techniczne, ponieważ jeżeli chodzi o pulę środków i pieniądze zapewnione na tego typu inwestycje, one będą, ale one nie wpłyną de facto na politykę, czy też konieczność, bądź zaniechanie tego typu inwestycji. Ja mam nadzieję również co do tego, że nowy senator, który jest grudziądzaninem, pan Andrzej Mioduszewski, któremu bardzo serdecznie gratuluję uzyskania tak dobrego wyniku,
i reprezentowania mieszkańców Grudziądza w Senacie będzie mówił ze mną jednym głosem, że tego typu inwestycja absolutnie musi priorytetowo w Grudziądzu powstać. Możliwości, żeby partia wykładała pieniądze na prowadzenie kampanii kandydatów. Oczywiście jest pełnomocnik wyborczy, który realizuje całą politykę finansową, a cała kampania jest finansowana ze środków kandydata. Także to się nie da. Jesteśmy na etapie podsumowywania kampanii. Oczywiście nie ma możliwości, żeby wszystkie wydatki nie były dokumentowane. Dopiero tak naprawdę od dzisiaj zaczniemy pewne rzeczy zbierać, sumować i złapać się może i za głowę, że to są takie koszty. No kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy może. No nie wiem, jesteśmy na etapie liczenia. Same. Tak, no było. No wiadomo, że wydruk plakatu formatu A3 to nie są jakieś horrendalne pieniądze. Jeżeli się drukuje też ulotki, to w przypadku dużych ilości to też nie są wielkie kwoty. Ale mówię, teraz nie mogę mówić o szczegółach, bo po prostu jesteśmy na etapie podsumowywania i zobaczymy, jak to wszystko się pospina. Oczywiście, no nie ma innej możliwości. Tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany, oczywiście może dokonać wpłaty na komitet wyborczy. Każda osoba może dokonać wpłaty na danego kandydata poprzez konto, które jest prowadzone przez komitet wyborczy danego ugrupowania. I takie też miejsca miały w moim przypadku, ale to były drobne kwoty od osób fizycznych. Tak jak powiedzieliśmy, troszeczkę zadanie będzie utrudnione, dlatego musimy szukać tego typu rzeczy, które będą bardzo mocno umotywowane koniecznością, wyższą koniecznością. Tak jak zapowiadałem podczas poprzedniej konferencji prasowej, kluczową dla mnie będzie kwestia grudziąckiego szpitala, bez dwóch zdań. To jest najważniejsza kwestia, którą musimy jak najszybciej uporządkować, począwszy od kontraktacji z Narodowym Funduszem Zdrowia kolejnych jakby umów na poszczególne oddziały grudziąckiego szpitala, poprzez stałą restrukturyzację zadłużenia, a także to, co jest kluczowe, poprzez jakby podejście NFZ-u do świadczeń, które zostały niezapłacone, a wykonane przez szpital i są w sądach. I tutaj, szanowni państwo, informacja, że wczoraj się dowiedziałem, że nawet świadczenia z 2009 roku są nadal w sądach. To są pieniądze należne szpitalowi, natomiast podważone przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tak naprawdę sprawa cały czas rozwija się i trwa w sądach. Dlatego tutaj absolutnie jestem przekonany, że będę nieustannie monitorował w Ministerstwie Zdrowia. Być może stanie się tak, czego nie można wykluczyć, to jest na razie spekulacja, że ministrem zdrowia może być mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego. Tomasz Latos, poseł PiS-u. Nie wykluczamy takiej sytuacji. Poprzednio był szefem Komisji Zdrowia w Sejmie, także nie będę musiał go przekonywać co do racjonalności tych argumentów, bo wiadomym jest, że bliższa koszula ciału. Dlatego też, jeżeli byłby taki scenariusz, to uważam, że dla Grudziądza byłaby to korzystna sytuacja. Mając na uwadze to, że sondaże od momentu zakończenia wyborów prezydenckich w drugiej turze były jasno do przewidzenia, mniej więcej brane w ramy, przyjęliśmy strategię taką w Grudziądzu, żeby nie rozdrabniać głosów, żeby skoncentrować się na liderze, żeby mając na uwadze to, że może taka zajść sytuacja, przegramy te wybory, to parlamentarzysta z Grudziądza musi być. Dlatego też nie chcieliśmy dążyć do tego, żeby zaproponować mieszkańcom Grudziądza jeszcze kolejnych osób, a pragnę przypomnieć, że w 2011 ja sam byłem zwolennikiem, żeby z Grudziądza startowało jak najwięcej osób, z czego państwo pamiętacie. To był poseł Dzięcioł, pani radna Nowak, pani wiceprezydent Grudziądza, pani Mariola Sokołowska, pani Małgorzata Szmerk i ja, także było 5 kandydatów z Grudziądza. W tych wyborach przyjęliśmy strategię taką, żeby tych głosów nie rozczłonkowywać, żeby skoncentrować się na liderze i wydaje mi się, że projekt pod tytułem Lider z miasta około 100-tysięcznego zdał egzamin, ponieważ ta koncentracja głosów była na mnie, to jest 80% głosów, ale ponad 80%. To jest kolegialna partia. Tak, no ale mając na uwadze to, że jednak jest ten efekt uzyskany, czyli to, co chcieliśmy, czyli uzyskanie mandatu, zdarzyło się. Ale mając na uwadze kazus Włocławka teraz, bo tutaj jest bardzo dobre porównanie. Włocławek z kolei zaproponował 3 kandydatów. Byłego wiceprezydenta pana Kuźniewicza, radnego sejmiku województwa, panią Domicelę Kopaczewską, posłankę oraz aktualną panią wiceprezydent Moraczewską. I tutaj sytuacja jest taka, której uniknęliśmy w Grudziądzu. Zostały tak rozczłonkowane głosy, że pani Kopaczewska zajęła 5 miejsce. Dlatego wydaje mi się, że ta nasza logika podejścia do tych wyborów zdała się w Grudziądzu. Nie. Niech tam nie. To są moi koledzy, którzy nierzadko mówili mi,
toż my nie mamy po co tutaj wchodzić. My nie mamy po co tutaj wchodzić, bo wiemy, jak silny jesteś w Grudziądzu, jaka jest twoja pozycja. Także to nie jest, że ja kogoś musiałem prosić albo zakazywać. Przecież każdy miał możliwość wejścia, zrobienia takiej samej kampanii. Aczkolwiek trzeba realnie oceniać sytuację. Ja z Grudziądzem, z grudziąckim samorządem, z życiem publicznym tego miasta, z ludźmi jestem związany od 2007 roku. Także ja jestem codziennie z tymi osobami, współpracuję blisko z władzami miasta, współpracuję blisko z różnymi podmiotami, które w Grudziądzu funkcjonują i moi koledzy i koleżanki z listy to absolutnie dobrze wiedzą, dlatego też stwierdzili, że po prostu szkoda siły i środków na to, żeby w Grudziądzu prowadzić skuteczną kampanię. Przekonany, że z całą pewnością będą absolutnie pogłębione analizy. Na chwilę obecną możemy liczyć na to, że wiemy, w jakiej grupie wyborców, według płci, miejsca zamieszkania i tak dalej, są dokonywane analizy. Jestem święcie przekonany, że to te daleko idące wnioski i jakby przemyślenia dotyczące poprzednich wyborów również, czyli prezydenckich oraz tych, spowodują to, że my przeanalizujemy to wszystko. Zobaczymy, w jaki sposób byliśmy odbierani w internecie, czy czegoś czasami nie zabrakło, czy być może jakieś zaniedbania były, dlatego to wszystko powinno być poddane. Mam nadzieję, że nawet już dzisiaj podczas zarządu Krajowego Partii, oczywiście nie bardzo szczegółowo, ale być może tego typu problem również powstanie. Ja natomiast chcę i zrobię to w najbliższym czasie, spotkać się ze strukturami Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu i też ocenić, poddać się tak jakby ocenie technicznej tej kampanii, jakie będą uwagi, czy ewentualnie coś należy poprawić i w jaki sposób dalej prowadzić działania na rzecz mieszkańców Grudziądza w formie właśnie tutaj struktur Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. To jedno z drugim się wiąże. Ja nie wiem, kto opracował strategię, nie wiem. Wczoraj słyszałem, że pan Kamiński jakoś tak z boku tego całego przedsięwzięcia stał. Nie wiem, no ale ja nie wiem, bo ja nie uczestniczyłem, ja nie byłem w sztabie, który odpowiadał za kreowanie. Tak, no. Słyszałem. Dzwoni telefon, melduje wykonanie, tak jest. Dobrze, co do tych 8 lat. Niezaprzeczalnym faktem jest, bo również o tym wielokrotnie mówiliśmy, na temat tego, cóż w Polsce zmieniło się. Wprost. Mając na uwadze lata poprzednie, czyli przed momencie objęcia, ale to jest kluczowe. Dlaczego? Ponieważ myśmy wtedy byli beneficjentami tej perspektywy finansowej dużej, gdzie musieliśmy absolutnie zaangażować się w budowę, wykorzystanie tych funduszy. Więc tak naprawdę myśmy się zajęli techniczną formą, tak? Techniczną formą jakby konsumowania, budowania, realizowania tych zadań, które są powiedzmy ściśle związane z potrzebami samorządów, potrzebami inwestorów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na pewno zabrakło komunikacji, tak jak powiedziałem, ze zwykłym wyborcą. Na pewno odpuściliśmy, mówiąc dosłownie, komunikację z mieszkańcami wsi. Oczywiście poprzez środki unijne na wieś trafiło mnóstwo pieniędzy. Trafiło mnóstwo pieniędzy, ale zabrakło tak zwanego podania ręki i jakby dyskusji na ten temat. Te pieniądze wpłynęły poprzez samorządy, tak? Rolnicy powiedzieli, fajnie, mamy te pieniądze, inwestujemy, mamy możliwość zakupu nowych rzeczy, mamy możliwość rozbudowy, modernizacji swoich gospodarstw, ale zabrakło tego bezpośredniego kontaktu i tutaj wiemy. Zabrakło komunikacji tak naprawdę typowej rozmowy z ludźmi. Mając na uwadze to, że w Platformie będą potrzebne zmiany, moim zdaniem nawet daleko idące, mając na uwadze to, że należy słuchać polityków, którzy nie są w mediach codziennie albo co drugi dzień centralnych, tylko żyją ze społecznością, rozmawiają, tak jak ja, i w małej miejscowości, i na wieś pojadę, tak, i pojadę do większego miasta, wiem, jakie są realne potrzeby, wiem, o czym mówić, jakim językiem z tymi ludźmi mówić, panie redaktorze, dlatego też ja i mam nadzieję, moi koledzy również tym językiem będą mówić i będą przekonywali do takich dyskusji. Mówimy o człowieku z człowiekiem, a nie tylko o konsumpcji tych dóbr, które miały miejsce w poprzedniej kadencji, bo ta formuła się wyczerpała. Pani premier Kopacz, absolutnie należą się słowa uznania za niesamowitą, ciężką, mrówczą pracę, za zaangażowanie się w prowadzeniu tej kampanii. Natomiast moja osobista opinia jest taka, że my potrzebujemy typowego frontmana, my potrzebujemy lidera z bardzo dużą charyzmą. Natomiast wydaje mi się, że formuła Ewy Kopacz się zakończyła. Taka jest moja opinia, ale absolutnie oddaję bardzo, bardzo mocne zaangażowanie się, dużą pracowitość, determinację i tak jakby bardzo duży ciąg do tego, żeby Platforma uzyskała jak najlepszy wynik. Ale jesteśmy w innej sytuacji teraz, przechodzimy do opozycji, musimy przemeblować zarówno klub,
parlamentarny, musimy przemeblować władzę partii, postawić na nowe twarze, na nowe osoby, które absolutnie nie oderwały się też od rzeczywistości. Znaczy, to jest naturalne, ale to jest naturalne. Już się to odbyło, tak? Czy wyborami, jeszcze resztki, że tak powiem, zostały. To jest naturalne. Które szkodzą po prostu. To jest naturalne. Musi być zmiana pokoleniowa. Nie dalej niż wczoraj rozmawiałem z posłem Budką, ministrem sprawiedliwości jeszcze. Wymieniliśmy parę uwag, jako że jest to człowiek w moim wieku. Doskonale wiemy. On jest ze Śląska, ja jestem z Grudziądza, a wiemy, cóż należy zrobić, jakie kroki podjąć, żeby Platforma Obywatelska jako taka, najpierw oczywiście klub parlamentarny, bo tutaj mamy duży wpływ, zyskała nową jakość, żeby to były nowe osoby, kreatywne, z nową... To będzie chyba... Znaczy, ja już powiedziałem, że będę chciał robić wszystko, żeby tutaj pracować na rzecz tych wyborców, którzy obdarzyli mnie mandatem zaufania. Jednak jeżeli się okaże taka sytuacja, że zostanę zaproszony do jakiegoś, powiedzmy, działania mającego zmienić formułę funkcjonowania Platformy, to raczej wezmę w tym udział, ale tak jak powiedziałem, ja czuję się samorządowcem, mimo że jestem posłem, dlatego tutaj te działania na rzecz naszego regionu będą dla mnie priorytetem. To nawet nie będę tego komentował, absolutnie zgadzam się, kampania była przeprowadzona źle, centralnie, bez pomysłu, z góry założono, przyjęto tezę, że no, kim jest Andrzej Duda, 73-13 pamiętam z ubiegłego roku, ranking zaufania do polityków, co absolutnie nas uśpiło, co absolutnie spowodowało brak czujności. Tak jak powiedziałem, Andrzej Duda ma pewne cechy, bo znam go, które determinacja przede wszystkim i pracowitość, która spowodowała to, że straciliśmy bardzo dużo punktów. Nasi wyborcy absolutnie też to zauważyli, dali nam wtedy żółtą kartkę, a potem to już była tylko równia pochyła. Ale no, mając na uwadze to, że po 8 latach rządów, po tego typu problemach, kryzysach, problemach z niektórymi politykami uzyskaliśmy wynik 24%. Uważam to za wynik absolutnie daleki od ideału, bo straciliśmy władzę, ale też nie najgorszy. Niektórzy chyba, a szczególnie osoby młodego pokolenia, bo z tego co pamiętam z wczorajszych analiz, osoby w wieku 18-30 to był główny elektorat PiSu. No, te osoby nie mają prawa pamiętać, jak wyglądała Polska w roku 2005. A ja, szanowni państwo, doskonale wiem, jak wygląda PiS naprawdę. Ja wiem, jak wyglądają politycy, którzy de facto rządzą w PiS-ie, a nie są frontmenami, którzy zostali wypuszczeni na kampanię, czy to prezydencką, czy też parlamentarną. Jestem przekonany o tym, że te osoby faktycznie będą rządziły partią, że ton będą nadawały osoby z byłego Porozumienia Centrum, tak zwany zakon Prawa i Sprawiedliwości, i niewykluczone, że tam również będą tarcia, czyli młodych polityków PiSu, którzy mają zupełnie inne, światopoglądowo przede wszystkim, podejście do uprawiania polityki. I to też może być różnie tam. Czy będzie drugi Budapeszt? Nie wiem. Ja liczę na to, że nie będzie jakiegoś narzucania światopoglądowego, że nie będzie tej nowej konstytucji, o której teraz wszyscy z PiSu mówią, że jej nie ma. A bardzo chętnie państwu no, polecam przeczytanie pewnych tez i założeń, które są tam zawarte. Obawiam się również tego, że wprowadzenie wszystkich zakładanych, zapowiadanych podczas programu, w programie wyborczym założeń będzie dla budżetu państwa demolujące. I pytanie, komu politycy PiSu zabiorą pieniądze. Z czego? Bo wiadomo, że budżet nie jest z gumy, więc będą musiały nastąpić przesunięcia. Kogo opodatkują wyższą daniną? Jakie grupy podmiotów? Czy może osoby fizyczne? Czy może zachodni biznes? I wówczas zobaczymy, na ile program, który został przedstawiony przez PiS, był racjonalny i do spełnienia.